Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj również troszeczkę nietypowo, sentymentalnie nieco, dlatego że tę partię, którą przedstawię, chciałbym zadedykować świętej pamięci mistrzowi międzynarodowemu Zbigniewowi Szymczakowi. Popularny Szymek w 1983 roku był mistrzem Polski w szachach. Wielkie sukcesy, wspaniały trener. Odszedł w 2019 roku, 11 września. Pamiętam ten dzień, jak graliśmy na szachowej lidze i doszła do nas ta przykra wiadomość. Szymka wspominam bardzo dobrze, dlatego że no, był człowiekiem też specyficznym, ale miał bardzo fajne, zdrowe podejście do szachów i przedstawię właśnie partię, moją partię, ale z Mistrzostw Polski, ale miałem wtedy lat 16 i grałem z Dariuszem Raubo. Jeszcze krótka historyjka przed tą partią, dlatego że graliśmy tę partię w Krynicy Górskiej i pamiętam, że zawsze po śniadaniu wychodziliśmy na spacer taki 15-20 minutowy, żeby troszeczkę przewietrzyć głowę przed grą. Szymek nas zostawiał oczywiście i szedł na 5-godzinny spacer, a my graliśmy partię. Co ciekawe, Szymek właśnie pytał mnie się dzień wcześniej, z kim grasz? No ja mówię, z tym i z tym. A co będziesz grał? No, będę chciał grać to, jakiś tam debiut i co tam grać, się go pytam. No to on mi pokazał oczywiście jeden prosty wariant. Jedna rzecz mi utkwiła w pamięci podczas rozgrywania tej partii, o której powiem podczas analizy. To myślę, że też jest taka fajna nauka i dla juniorów, dla młodszej widowni, ale również też no, na pewno dla starszej widowni. Otóż zacząłem ruchem D4. Dariusz Raubo, mój przeciwnik, miał wtedy ranking 2105, ja miałem 2100, po 16 lat, chłopaki, 2003 rok i tutaj skoczek zagrał na F6, posunięcie C4, C5, posunięcie D5 i B5. No i na to byliśmy przygotowani z Szymkiem. Szymek mówi tutaj, graj po prostu skoczek F3, wyprowadź figury i z planem hetman, i z planem tutaj możesz zagrać hetman C2. Na co mój przeciwnik wybił od razu pionka, co jest jak najbardziej możliwe, więc wyprowadziłem od razu skoczka, posunięcie D6 i tutaj do pionka doprowadzam do centrum na E4. Goniec od razu zagrał na pole G4 z opcją właśnie tutaj wyjaśnienia tego skoczka, na co na spokojnie bicie na C4 nastąpiło. To jest bardzo normalny debiut, aczkolwiek mi się to już bardzo podobało i czułem się dosyć pewnie. No i skoczek zagrał na D7, na pewno z planem, żeby wybić tutaj na F3, potem hetman by odbił na F3 i skoczek by wszedł na E5 z widełkami na tutaj na gońca i na hetmana, ale tam na końcu jest też szach na B5, więc gońca nie traciłem. Zagrałem H3, przeciwnik wybił, hetman wybił, no i wieża B8, właśnie pewnie dlatego, żeby nie było takiego szacha na B5. Jednak w tym momencie oczywiście hetman spokojnie wraca na pole E2, G6 ze strony przeciwnika, zrobiłem roszadę, przeciwnik goniec na G7 i teraz zapadła mi w pamięć właśnie, zapadły mi w pamięć słowa Szymka, który powiedział tak. W tej sytuacji, znaczy w podobnej oczywiście, ale mniej więcej w tej sytuacji, jak sobie analizowaliśmy przed partią, jak mam tutaj rozgrywać tę grę, no to Szymek powiedział, pamiętaj, rozwiń swoje wszystkie figury. Oczywiście, praktycznie wszystkie figury są rozwinięte, bo nawet ten goniec, który nie jest wyprowadzony, on już jak najbardziej działa po diagonali, ale ten ruch goniec G5, może to nie jest jakieś wybitne, ani jakieś takie przepiękne zagranie. To jest normalny ruch, taki zdrowy. To chodzi bardziej o dobry nawyk wyprowadzania figur. I jak dziś pamiętam tę sytuację, no to było 20 lat temu, moi drodzy, kawał czasu. Szymek powiedział, zagraj goniec G5, wyprowadź po ludzku zdrowo figurę. Nic nadzwyczajnego, słuchajcie, nie będę tu się mocno rozwlekał. I tak jak powiedział, tak zrobiłem. Zamysł tego posunięcia, moi drodzy, nie jest taki, żeby wybić tego skoczka. Absolutnie nie, to by było bardzo złe ze strony białych. Zamysł jest taki, żeby figura grała.
To jest najważniejsze. Przeciwnik zagrał H6. No oczywiście goniec wróci, to jest prowokacja do ruchu G5 jak najbardziej. Tutaj jeżeli G5 by nastąpiło, to zawsze mam goniec G3 i potem podrywam to poprzez ruch F4, otwierając na przykład linię też dla wieży. Mi się ta pozycja bardzo podobała. Przeciwnik zrobił roszadę, posunięcie F4. No i to jest najlepszy ruch w pozycji, dlatego że ten pionek pomaga w dojściu do ruchu E5. Taki jest, przepraszam, tak nie poszło, mi się kliknęło. Tak jest oczywiście zamysł. Przeciwnik zagrał skoczkiem na E8 i teraz zagrałem posunięcie wieża AB1. Czyli tak za bardzo chyba nie miałem za bardzo tutaj planu, jak sobie to realizować. Dzisiaj na pewno w takiej pozycji zagrałbym coś pod tytułem wieża D1. Wieża D1 byłby ruchem dobrym, dlatego że w przyszłości będę chciał grać E5 i ta wieża się przyda do tego, żeby tego pionka bronić. Aczkolwiek to nie jest jakaś super reguła, bo można pewnie aktywnie zagrać wieżą na E1, tego typu rzeczy, może ruch G4. Wszystko tutaj jest zapewne możliwe, ale poszło wieża B1, przeciwnik zagrał skoczkiem na C7 i teraz ruch E5. E5 ruch mi się bardzo podobał. Ja tutaj pamiętam jak dziś poczułem krew w tej pozycji i wiedziałem, że ta pozycja jest po prostu lepsza białych. O co tutaj chodzi? Przeciwnik nie może wybić, dlatego że jest ruch D6 i goniec świetnie tutaj wiąże atak na E7, atak na C7, więc białe by tutaj myślę, że szybko wygrały. W tej sytuacji przeciwnik zagrał G5. No właśnie, a jest to ruch dosyć ryzykowny, dlatego że odsłania bardzo czarnego monarchę i trzeba grać tutaj w szachy na pewno prosto. Posunięcie, czyli bicie na G5 nastąpiło, skoczek zbił na E5. No i można by było powiedzieć, że czarne mają kapitalnego skoczka w centrum. Ja się zgadzam, ten skoczek jest bardzo dobry, ale to nie jest wszystko takie za darmo, że tak powiem. Pionek odbił na H6, goniec zbił na H6. No i w tej sytuacji widzimy, jest równo w pionkach, lecz struktura jest różna. Jak dalej tutaj kontynuować tę grę? Stwierdziłem, że będę aktywnie grał figurami. Tak mówił Szymek, więc będę się go słuchał po dziś dzień. Więc zagrałem wieżą na F5. Ruch, który na pewno pomaga w ataku, przede wszystkim na jakieś H5, czasami wchodzi na G5, ale też trzeba brać pod uwagę, że może być poświęcenie skoczka, więc to nie jest wykluczone. Przeciwnik zagrał wieżą na B4 i w tym momencie posunięcie B3. No i liczyłem się z tym, że skoczek może zbić mi tutaj gońca na C4, ale jeżeli tak by nastąpiło, to też ciekawy wariant pokażę. Mógłby być szach od razu, goniec na G7 i teraz mógłbym wybić po wybiciu posunięcie F6. Bardzo ważny ruch, bo jeżeli tego ruchu by nie było, to wieża idzie na G5 i tutaj się robią problemy. Więc na przykład po ruchu F6 skoczek wraca na C3. No i ta pozycja jest kapitalna białymi. Bardzo prosty plan. Można przejść gońcem sobie do tyłu, iść pionkiem atakować, na przykład. No, tutaj czarne nie mają przede wszystkim żadnej kontry. To jest bardzo ważne. Ale w partii było inaczej. W tej sytuacji tutaj czarne zagrały goniec G7. Ja zagrałem A3, żeby tę wieżę odpędzić. Ta wieża uciekła sobie. Wieża z B na F1. No i dzięki temu miałem zdwojone wieże, mam bardzo aktywne figury, z czego się cieszyłem niezmiernie. Powiem tak, te Mistrzostwa Polski do lat 16, no tutaj ja absolutnie nie byłem faworytem, bardziej tam starałem się, żeby nie być w ostatniej dziesiątce turnieju. No takie były czasy, ja mało grałem w Mistrzostwach Polski w juniorach, ale to był dobry rocznik. To jest dobry rocznik, słuchajcie, szachistów. W każdym razie, skoczek zagrał na G6 i tutaj goniec jest atakowany i skoczek jest atakowany na C3, więc goniec zagrał na E1 z obroną, to wszystko widziałem, skoczek E8. Zresztą czasami też tak jest, że jak gramy partię i idzie po naszej myśli, to zwróćcie uwagę, że też dużo widzimy, znaczy odnoszę takie wrażenie, że dużo na szachownicy widać, jeżeli czujemy się pewnie w pozycji. I w tej sytuacji skoczek na E8, ja zagrałem skoczkiem na E4 do centrum, figury tutaj zaczęły grać. Skoczek na F6, no i teraz pytanie, co zrobić?
No właśnie, ja tutaj już byłem przeszczęśliwy, dlatego że skoczek absolutnie nie bije, tylko gra na G5. Ten ruch uważam, że jest bardzo istotny, dlatego że grożę tam czasami matem na H7, jak hetman wejdzie na pole H7. A tutaj też przeciwnik musi uważać, że wieża prędzej czy później będzie chciała tego skoczka kopnąć. Skoczek zagrał na E5, moi drodzy, i teraz hetman na F2. Hetman oczywiście miał plan, żeby zagrać na pole H4, ale można byłoby chyba nawet goniec na C3 postawić, czyli wprowadzić kolejną figurę i skonfrontować to z tym gońcem. To taki na pewno przyjemny, pożyteczny ruch, ale poszło inaczej. Hetman F2, w tej sytuacji przeciwnik zbił mi gońca. No i ja tutaj szukałem dobrych odpowiedzi, moi drodzy, i zagrałem Hetman H4. Zobaczcie, teraz tak patrzę to z małym podziwem też na siebie, no, żeby to źle nie zabrzmiało, ja miałem wtedy 16 lat, teraz po 20 latach sobie analizuję tę partię i myślę, o, jednak coś tam w głowie miałeś, coś tam kombinowałeś. Chodzi o to, że chcę zbić skoczka i dać mata na H7. Sporo liczyłem to tak uważnie, żeby niczego nie przeoczyć. Przeciwnik zagrał wieżę na E8, żeby król miał ucieczkę oczywiście na F8. No i trzeba było odbić skoczka. Wieża wjechała na B3, coś tam straszy. No to ja mówię A4, żeby tego pionka jednak nie stracić. Hetman D7, bo też ja nie muszę tutaj jakoś specjalnie forsować tej pozycji, dlatego że stoję bardzo dobrze i nie muszę specjalnie ryzykować. Dlatego też pewnie ruch A5 coraz dalej. Wieża z E na B8, przeciwnik szuka kontry. I ja zagrałem goniec na D2. Po co? To w sumie nie wiem. Może chodzi o to, żeby goniec zagrał na C1, zasłonił ewentualny wjazd wieżą na B1. Tak sobie teraz myślę, że mogło to być w planach. Tutaj Darek zagrał wieża A3 i teraz zagrałem skoczek na E4. Okazuje się, że w tej sytuacji po wieża A3 już można popisać się pięknymi posunięciami. Lecz jak dla mnie na tamten moment było to no dosyć trudne, ale można sobie pokombinować i ja pokażę, jak można by było pięknie zagrać. Otóż można byłoby kopnąć wieżą na F6. No zwykle takie momenty działają. Oczywiście goniec nie działa, bo tutaj dajemy mata w dwóch posunięciach, więc trzeba by było odbić pionkiem. Hetman H7 szach, król F8 i teraz skoczek E4. No cała trudność właśnie w takich kombinacjach polega na tym, że nie ma takiej konkretnej odpowiedzi, że już dajemy mata, tylko jeszcze stoimy w takiej małej niepewności. Przykładowo, wieża mogłaby zagrać na B2. To się takie ruchy trochę też narzucają. I na przykład, to jest przykładowo oczywiście wariant. Bicie na F6. Bicie na F6 i tutaj mogłoby nastąpić piękne wtrącenie na H6. Zobaczcie, że w tej sytuacji jest wieża mniej. Jeżeli król na E7, to teraz mógłby nastąpić piękny ruch goniec G5, czyli odciągnięcie obrońcy tutaj od punktu F7. No bić oczywiście nie można, bo wieża bije na F7 i szybko wygrywamy. Więc w tej sytuacji król na przykład jakby poszedł na D8, to co ciekawe, goniec bije. Król na przykład zagrywa na C8 czy na C7 bez znaczenia. Jak na C8 to szach, na C7 to zbijamy po prostu wieżę. To taki prosty przykład. Tutaj oczywiście też na F7 wisi, ale tak nie poszło. No, że tak powiem, za małe umiejętności jeszcze miałem, żeby wymyślać takie posunięcie. Zresztą ładne by było. W tej sytuacji skoczek zagrał na E4. I przeciwnik w tym momencie zbił skoczka, ja również go odbiłem. Wieża zagrała na B2. Trochę się uprościło, ale moje wieże są aktywne i celuję cały czas w F7. I co ciekawe, no czy mało ciekawe w zasadzie, bo zagrałem goniec E1. Okazuje się, że można było po prostu zbić na F7 wieżą i tutaj sprawa byłaby dosyć jasna. Ja ten ruch generalnie na pewno widziałem, ale coś mi się tutaj nie podobało. Przypuszczam, że takie posunięcie jak wieża G3 z obroną, tu jakiś atak, tu jakiś hetman H3, coś w tym stylu pewnie widziałem. To i tak nic czarnym nie dawało, ale no jednak widzicie, tak to jest, jak się ma lat 16. I jeszcze nieodpowiednie umiejętności. Wieża zagrała z A na A2. Przeciwnik próbuje mi na G2 kopnąć. Wieża G5. I to mi się bardzo, bardzo podobało. Dlatego, że tutaj
przeciwnika już zaczynam raz, że atakować, raz, że bronię też na G2. Jeżeli hetman by zbił na H3, no to bicie. To oczywiście przykład taki, wiecie, abstrakcyjny. Tu się nic nie dzieje, to po prostu jest podstawienie hetmana, żeby nie było. Chodzi o to, że czasami może się w głowie coś tam przestawić. Znaczy, nie chcę być dobrze zrozumiany. Czasami nam się coś przywidzi podczas szachownicy, podczas grania partii, podczas szachownicy, podczas gry. I dlatego też na przykład nie zagramy pewnego posunięcia typu wieża właśnie G5, bo myślimy, a hetman zbija na H3 i coś tam się dzieje. Czasami takie zwidy są, to znaczy to nie jest też tak, że to jest jakieś złe, tylko czasami jak się zamyślimy bardzo mocno, znaczy ja mówię, słuchajcie, o swoich odczuciach, żeby była jasność. Dobra, w każdym razie, król zagrał na F8, moi drodzy, i w tej sytuacji zbiłem wieżą na F7 i ten ruch mi się już bardzo podobał, pięknie to zostało przeliczone, zresztą to jest łatwe, królem nie można zbić, bo jest szach, król F8 i na końcu dajemy mata na polu G8, więc nie można, król zagrał na E8 i w tym momencie wieża zbiła na G7, Dariusz Raubo musiał uznać tym razem moją wyższość, udało mi się zwyciężyć w tej partii, z której byłem bardzo, bardzo zadowolony. Tu się, moi drodzy, wszystko broni. Tu jeszcze jest bezpośredni atak na pole E7, więc wszystko działa jak należy. No cóż, Szymku, bardzo Ci dziękuję za wszystkie wskazówki, które tutaj udzielałeś podczas lekcji. To jest bardzo cenne i na pewno wartościowe. Będę pamiętał pewne rzeczy naprawdę do końca życia. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.